Siemano, siemano. Witam wszystkich serdecznie. Mała przerwa od sesji, była cichosza, a wyruszyliśmy w kolejne miasta, w Polskę, tym razem nie Śląsk, tym razem coś nowego, tym razem rejon Opola. Gdzie jesteśmy, jak myślicie? Na razie to w nowym Volvo 21. Dzisiaj przyjechaliśmy do Kędzierzyna Koźla. Zobaczyć, jak chłopaki żyją. Wizyta na JRG1. Owocna, sympatyczna ekipa. Chłopaki mają dzień gospodarczy. To więc przy okazji wyciągnięcie aut nie stanowiło żadnego problemu, żeby pokazać. Proszę bardzo, wszystkie autka. Może kilka słów na szybko. Operacyjne, nowe Volvo, w podziale od kilku miesięcy, nówka sztuka, zgrabne. Ładnie wygląda, no chłopaki szczerze nie narzekają. Stary chemik, wiekowy już, wszyscy myśleli, że po przyjściu tego chemika ten pójdzie aut. Nie, służy nadal, obydwa przewożą tony sprzętu, przydatne. Kwatermistrzowski, star, technik. Podobny do niedawna służył w Częstochowie, trafił do OSP. Spoko. Auto ratownictwa chemicznego, średni chemik, ich na skalę kraju trochę poszło, to też chemik. W ogóle ta jednostka jest specyficzna pod względem ratownictwa chemicznego, o czym pewnie się rozpiszemy, także czytajcie posty. Auto kosztuje niemałe pieniądze, około 1,5 miliona. Rozpoznania chemicznego, też się na jego temat rozpiszemy. Ale żeby nie było na sucho, wam jeszcze pokażę. Patrzcie, jaki patent w ogóle na pachołki. Są spotykane w kraju, ale bardzo rzadko. Żeby nie miejsca w zabudowie nie marnować, to takie coś. Pokażemy jeszcze, jak tutaj wygląda. Dzisiaj mamy mało czasu. Zaraz jedziemy do JRG2, a później jeszcze do jednej jednostki. Więc tak na szybko, jak byliśmy w Rybniku, filmik był dłuższy, tak samo w Myszkowie, bo mieliśmy jedną JRG. Tu są kontenery, ich akurat nie ruszaliśmy, bo to zbędna akurat sprawa. Zobaczcie, jakie tutaj klasyki stoją. Myślę, że one zainteresują wielu koneserów takich pojazdów, Rosenbauery, i one są cały czas w podziale bojowym, mimo że na jednostce znajduje się nowy MAN, którego może tam pokażemy. Znaczy pokażemy na galerii, ale na filmiku. To nadal jest w podziale, nadal wyjeżdża do akcji. 21, 25, 26. Wyeksploatowane autko. Ciekawe, warte uwagi. Tu jest proszek ciągle w podziale. Scania kwatermistrzowska. Proszę bardzo. O, tam jest MAN 25, ale nie będziemy może tam szli do chłopaków. Ich tam sprzątają. To nie będziemy ich nękać. Pozdrowienia dla ekipy z JRG1 oczywiście. Wyobraźcie sobie, taka ciekawostka, że jak JRG, bo to jest jednostka o specjalizacji ratownictwa chemicznego, jak oni mają alarm, to wyjeżdżałem na kilka samochodów. Ci, którzy się bardziej interesują tematem, to dobrze o tym wiedzą, bo nieraz na pewno widzieli. Jednostka zamykana na klucz, pusta zostaje, a oni wyjeżdżają prawie na wszystkie auta. Tu takie Mitsubishi. Które stoi pod murką ze względu na brak miejsca. Ale niebawem zostanie gdzieś tam przekazane. A tu mamy ciężkie manidło. Ale o tym manidle nie będziemy tam chłopaków nękać. Też nie mamy za bardzo czasu. To opowiemy przy okazji zdjęć. Także tak wygląda mniej więcej JRG1 Kędzierzyn Koźle. Pozytywna ekipa. Jedziemy na dwójeczkę. Mam nadzieję, że również będzie pozytywnie. Mam nadzieję, że również dowództwo zezwoli na nakręcenie jakiegoś tam materiału wideo, aby wam to pokazać. Plac przeogromny. No na pewno coś nowego. Opolskie strony. Bardzo fajnie. Zawsze coś innego niż Śląsk. Śląsk. Wszyscy jeżdżą na Śląsk. Tu ostatnio był kolega na sesji, Waldek Szańkowski. Kolega po fachu. Pozdrowienie dla Waldzia. Waldziu,
przyszedłem poprawić twoje wypociny, powiedzmy, w cudzysłowie poprawić, rzecz jasna, bo robisz fantastyczną robotę. Także pod tym względem szacun, oby tak dalej. Tylko nie wiedziałem, że się akurat tak zdublujemy. Ale to nic. Tu zrobimy jeszcze jedno zdjęcie kontenera. O, tak to mniej więcej wygląda. Już nie będę wyłączał nagrywania. To wam pokażę. Takie cuda. Tak, cyk, cyk. I od drugiej strony. Oczywiście to są na szybko zdjęcia robione, żeby się nikt nie doczepił, że Konrad Machura fuszerkę odwala. To jest tylko jakiś tam kontener, więc nie będziemy się nad tym rozterkowali. Tam mangę CBA parkuje. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Cały taki podział. Imponująco, prawda? Nic tylko cykać. Mega, mega. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Będziemy starać się udzielić na nie odpowiedzi. Jeśli czegoś ja nie będę wiedział, na pewno zapytam strażaków. Czekajcie. O, musiałem sobie poprawić. Takie kilka kadrów jeszcze na szybko. Jest i tak masa ich. Ale wiadomo, jak to ja zawsze coś tam wymyślę. Muszę coś tam poprawić. O proszę, tu macie Nówkemana. Ja się tankuję. Nówkeman od Motorracha, kilkumiesięczny. Jego również będziemy pokazywać. Chłopaki umyli podłogę. Dzisiaj dzień gospodarczy w Kędzierzynie wypada w soboty. Volvo cofa. Może takie ładne zdjęcie zrobimy. Także sprzętu jest trochę, jest co pokazywać. Chłopaki parkują. A my się zawijamy dalej. Jedziemy teraz do JRG2. Także do usłyszenia. I tym akcentem klimatycznym kończymy wizytę w JRG1. No i witam podobnie. Tym razem jesteśmy na JRG2. JRG2, zwiedzamy JRG2. Dowództwo również wyraziło zgodę na krótką prezentację filmową. Także coś wam pokażemy, jak tu chłopaki żyją, jak tu mają. To są tyły. Tu sobie stoi 21. To auto wcześniej stacjonowało na JRG1. Zaraz pokażemy poprzednika tego Volviaka. Wszystko zaprezentujemy w materiale zdjęciowym. Tutaj są rezerwy. Rezerwa Midlum od Trzęsiaka. To jest nietuzinkowy sprzęt, który również opiszemy. Pokażemy nowy kład, nówka. 2 tygodnie. Możemy coś więcej. Tu mamy uprzedni pierwszy wyjazd, który obecnie jest wycofany z podziału bojowego. Nietuzinkowy sprzęt na skalę kraju. Wymęczony, wyjechany Midlum. 2000 litrów wody, zabudowa nietypowa, ale to pokażemy na materiale zdjęciowym. Także tak tu się chłopaki mają, tu stoi on. Taka ponoć rezerwa komendy w przyszłości. To jest ówczesny 21, on jeździ do zdarzeń. Teraz przejdziemy na garaż, gdzie znajdują się takie rozynki, że niektórym może szczęka opaść. Tędy, nie tędy, tędy przechodzimy. Dzięki wielkie. I proszę, znajdujemy się na garażu głównym. A tutaj dla koneserów aut wiekowych jest raj. Jest raj. Jednostka w Kędzierzynie posiada takie oto rodzynki. Oprócz tych nowszych, ładniejszych, to również mają takie oto klasyki. Dwa ciężkie sztajery.
Proszę bardzo, wciąż na chodzie, odpalają, spoko. Do zdjęć wyjechaliśmy wszystkimi samochodami, także będziecie mogli sobie pooglądać je na relacji zdjęciowej. Za dużo na ich temat też nie jestem w stanie powiedzieć, no gdyż... no. Jakby co, dam prawo głosu tym, co się znają bardziej. Drabina, która w przyszłym roku wreszcie zostanie wymieniona. Też klasyk. O tej drabinie głośno w mediach ogólnie. Wiekowa. I będzie wymieniona. Kto wie, może na Rosenbauera. Tak ptaszki ćwierkają. W przetargu na to wychodzi, ale zobaczymy. Drabina wciąż w podziale. Proszę, manidło. Jeden z nowszych samochodów na jednostce. Manidło od Stolarczyka. Identyczny choćby w komendzie w Żorach. Ole trąby, co? Nie jeden powie ole trąby. Fajne, spoko. Auto. Lekki. Tu mamy mana ciężkiego. Tak to wygląda. Zobaczcie, tu jest auto ratownictwa wodnego. Tak, ta jednostka ma ratownictwo wodne wraz z łodzią. Łodzi do zdjęć nie wyciągaliśmy. A, mają nawet dwie, proszę. Bo też nie chcę... O, tam ponton jeszcze w tle. Nie chcemy też na siłę uprzykrzać życia chłopakom, w dodatku przy sobocie. Proszę, tu auto ratownictwa wodnego. Takie skromne Iveco. Otworzymy, o, otworzymy. O. No, ale jest ciemno. Nie będziemy tu zapalać. Tak to mniej więcej wygląda. Takie Iveco, też nietuzinkowe. Kurde, w tym kędzie, że nie tu dużo takich aut dość nietuzinkowych. I tu kolejny Steyr. Ten jest 26, tamten 27. Klasyki w ciągłej służbie. Także jeśli ktoś narzeka na swoje nowe Scania od Trzęśniaka, Wawrzaszka czy inne nowsze rzeczy, że mu się źle tym jeździ, niech popatrzy, jak tu się chłopaki muszą nakręcić. Mimo że jest nowszy ciężki 25, to te auta wciąż też jeżdżą. W ciągłej służbie są. Także mniej więcej tak wygląda JRG 2 Kędzierzyn-Koźle. Na portalu pojawi się pełna fotorelacja zdjęciowa. Tam popisujemy autka. Zapytamy później o roczniki i tak dalej. Także wszystko Wam dokładnie postaramy się opisać. W razie pytań walcie w komentarzach. Będziemy starać się odpowiadać. Jak czegoś ja nie będę wiedział, będę pytał strażaków. Oczywiście z tejże jednostki. Bo informacji nigdy nie dajemy wyssanych z palca. Tylko o opinię pytamy samych użytkowników, bo to różnie bywa. Niektórzy będą się najwięcej wypowiadać na temat tego pojazdu, a nigdy nawet go na oczy nie widzieli. Więc o takie rzeczy pytamy samych użytkowników, aby było to rzetelnie. Co chciałem wiedzieć, to ja wiem. A teraz co Wy chcecie wiedzieć. Więc tak się prezentuje ta jednostka. Teraz jedziemy do jeszcze jednej jednostki. Nietuzinkowej, bardzo nietuzinkowej. Czy będzie z niej wideo, no to się przekonamy. Jeśli nie, to nie. Ale mam nadzieję, że tak. Na pewno będzie pełna fotorelacja zdjęciowa. Także żegnamy się z JRG2. Pozdrowienia dla strażaków. Dla całej ekipy. I za cierpliwość podczas wykonywanych zdjęć. Pozdro. Siemano. Jesteśmy w nietypowym miejscu, również straży, ale nie jest to ani OSP, ani PSP. Tym razem padło na coś innego. Jednostka ratowniczo blachownia. Jesteśmy w jednostce ratowniczej blachownia w rejonie Kędzierzyna-Koźla. Mieliśmy przyjemność udokumentować tu nietuzinkowe pojazdy. Na centralę możesz też wejść. Tak? To wejdziemy. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, jakie tu klasyki stoją. Niestety odebrało mi mowę, bo na większość z nich, na ich temat w ogóle nie jestem w stanie nic powiedzieć. Takie sprzęty, klasa. To akurat pusto, chwilowa awaria. Ale proszę bardzo, co my tu mamy? Same rodzynki.
Fotorelacja będzie dostępna już niedługo. Tu mamy taki eks-lotniskowiec. Jeśli dobrze pamiętam Poznań, lotnisko z, z Poznania kiedyś sprowadzone. Niestety unieruchomiony, więc pozostaje nam tylko tak sobie go poglądać. Maszyna nieziemska. Tu mamy również eks-lotniskowca. Chyba z Modlina, albo tam skądś. To się na pewno dowiemy. Ja sobie te informacje gdzieś tam jeszcze potwierdzę. Tu chemik, proszę bardzo. Ratownictwo chemiczne, auto też niedawno w rękach jednostki sprowadzone. Rosenbauery. Kolejny Rosenbauer Kędzierzyn, to będzie się kojarzył tylko z Rosenbauerem. Tatra. Druga Tatra. Rosenbauer, znowu Rosenbauer. I proszę, taki malutki samochodzik. Także tak to się prezentuje okazale. Znowu gratka dla fanów takich klasyków. Będziecie mieli co oglądać. W swoim czasie to wszystko ogarniemy i zaprezentujemy każdy pojazd z osobna wraz z opisem. W razie jakichkolwiek pytań śmiało pytajcie. Będziemy pytać strażaków. Serdecznie podziękowania i pozdrowienia dla jednostki ratowniczej w Blachowni, dla zarządu i strażaków, dla zarządu za zgodę na sesję zdjęciową. Dla strażaków, przepraszam, bo zmęczenie już się jąkam, jak to ja, za poświęcony czas i cierpliwość podczas zdjęć, bo wyjeżdżać tymi wszystkimi kolosami, odpalać je, to no wiadomo. Nietypowy sprzęt, to nie PSP, to nie OSP, to zakładowa straż pożarna, więc coś nowego. Już wkrótce na FPS, to się trzymajcie. Idziemy odpoczywać, na dziś koniec. Kędzierzyn objechany, JRG1, JRG2 i zakład ratowniczy Blachownia. Jednostka ratownicza Blachownia, przepraszam. Pozdro.